Cześć, witam z Energeek w kolejnym odcinku Hardware. Dzisiaj troszkę inaczej, na stojąco, z racji tego, że sprzęt, który mam dla Was, jest na tyle duży, że jakbym siedział, to gdzieś bym tam zniknął sobie z boku. Jak widzicie, zajmuje on pół mojego stołu w domu, także jest to no, dość potężna, że tak powiem, maszyna. Bohaterem dzisiejszej recenzji, omówienia będzie drukarka 3D, jest to Alphawise U20+. Jest to drukarka, która jest firmowana marką Gearbest, jednakże Gearbest nie do końca tą drukarkę robi, oni zlecają to jakby innej firmie, Gearbest zajmuje się jednakże całym supportem tego sprzętu. Drukarkę otrzymałem od portalu łowcychin.pl. Jeżeli będziecie zainteresowani, bądź chcecie zdobyć więcej informacji, na dole w opisie macie link do tej drukarki na stronie Gearbestu. A jeżeli zdecydujecie się na przykład na zakup, to jeszcze na końcu też powiem, jeżeli użyjecie specjalnego kuponu, dostaniecie specjalną zniżkę na tą drukarkę, odnośnie ceny powiem później. Sama drukarka, jak widzicie, jest ogromna. Jej powierzchnia drukowania to 40x40x50 cm, 50 w osi Z, czyli możemy zrobić model, który zajmuje niemal pół metra wysokości, także to jest naprawdę, naprawdę sporo. Przychodzi bardzo dobrze zapakowany, ja Wam nie pokażę niestety unboxingu, ponieważ już mam tą drukarkę rozpakowaną, a pudło było na tyle duże, że musiałem się go pozbyć. Wiadomo, że ona już tam tylko patrzyła złym okiem, kiedy to pudło zniknie, także nie pokażę Wam unboxingu. Natomiast producent na swojej stronie podaje, że złożenie tej drukarki zajmuje 5 minut. Nie, nie zajmuje 5 minut. Oczywiście tutaj będziemy bardzo często poruszać się w porównaniach do Endera 3 do mojej pierwszej drukarki 3D, także będę też mówił, co jest lepiej, co jest gorzej względem Endera. Drukarka przychodzi do nas w trzech częściach i w mojej opinii jest to spory plus, ponieważ nie wymaga aż tak dużego montażu jak na przykład Ender. Natomiast jeżeli już wcześniej składałeś tą drukarkę, jakąkolwiek drukarkę 3D, to złożenie Alphawise'a zajmie ci jakieś 15-20 minut. Na luzie, tak? Ja też tak, mi zajęło złożenie tej drukarki około 20 minut, jednym okiem jeszcze zerkając na Netflixa. Jednakże jeżeli jesteś początkujący i to będzie Twoja pierwsza drukarka, zajmie Ci to troszkę więcej, z racji tego, że instrukcja, którą dostajemy w zestawie, ona nie jest źle wykonana, jest bardzo dobrze rozpisana, natomiast największy problem jest z podłączeniem kabli, które są tutaj wyjaśnione w dość enigmatyczny i mało taki czytelny sposób. Oczywiście to łatwo można ogarnąć, bo mamy po prostu dwa kable X, dwa kable Y i dwa kable Z, więc wtyczki można ogarnąć, która to jest oś X, która to jest Y, a która Z. Jednakże dla początkujących drukarzy 3D może się wydać to dosyć skomplikowane. W pudełku obok samej drukarki, o której powiem, jaka ma budowę, dostajemy komplet różnych narzędzi. To jest oczywiście standard. Przynajmniej tak było przy Enderze 3, więc dostajemy szpachelkę i muszę przyznać, że szpachelka jest naprawdę ostra i wielokrotnie bez problemu udawało mi się modele podważyć, żeby je odkleić od powierzchni. Dostajemy oczywiście komplet kluczy. Ja tutaj nie będę wyjmował ich wszystkich, gdyż mam je tutaj troszkę w takiej rozwalonej formie. Są to imbusy i normalny klucz, który umożliwia nam ewentualnie dokręcenie wszystkich śrubek, odkręcenie niektórych śrubek, ponieważ Alphawise ma dwie śruby zabezpieczające, także zanim zaczniecie drukować, polecam przeczytać instrukcje, są tam wyjaśnione, które śruby trzeba odkręcić, bo w przeciwnym wypadku nie będzie drukarka działała po osi Z i będzie wydawała straszne dźwięki, wiem, bo sam zrobiłem ten problem, bo tego nie doczytałem. Dostajemy próbkę filamentu, niewielką próbkę, w zasadzie wystarczy ona na wydrukowanie takiej oto łódeczki, czyli bardzo mało. Dostajemy kabel USB. Kabel USB, który możemy podłączyć całą tą stację do komputera i możemy zgrać firmware. W kwestii firmware'u powiem za chwilę, natomiast od razu powiem, że firmware jest zamkniętym
jest zamknięty, nie jest otwarty, także wszystkie udogodnienia, haki, które byście chcieli wgrać, niestety nie zrobicie tego, ponieważ całą pieczę nad firmwarem pełni Gearbest i to oni wydają kolejne firmwary, także nie można wrzucić sobie customa i zmodyfikować oprogramowanie drukarki. Szkoda, i ten kabel służy nam właśnie do tego, żeby ten firmware ewentualnie wgrać, ale też żeby podłączyć sobie komputer, bądź jeżeli chcecie, możecie podłączyć, tego nie próbowałem, ale widziałem na internecie, że to faktycznie działa, można podłączyć do tego Raspberry Pi i zrobić taką drukarkę, która drukuje po Wi-Fi. Też bardzo fajna rzecz. Dalej dostajemy oczywiście czytnik karty microSD. W środku jest karta 8-gigabajtowa, która oczywiście, na którą możemy sobie wrzucać modele. Ponownie modele wrzucamy w formacie G-Code, czyli eksportowane z programu Cura. Co tu jeszcze mamy? Parę tak zwanych, profesjonalnie to się mówi, trytytki do zarządzania kablami, o tym za chwilę powiem. Nie wiemy, czy ma to jakąś inną nazwę, natomiast byłem ostatnio w Castoramie i chciałem właśnie kupić te zaciskarki do kabli. Ja tak na to mówię, facet tak na mnie popatrzył jak na kosmitę i mówi, znaczy trytytki. Ja mówię, no tak, trytytki, więc profesjonalna nazwa uznaje, że są to oczywiście trytytki. Obok tego mamy taką specjalną tutaj szpilkę, igłę, która umożliwia nam ewentualnie przeczyszczenie głowicy drukującej. No i oczywiście dostajemy jeszcze całkiem nieźle wykonane, muszę przyznać, że jakość tych, na przykład tej szpachelki i tego cążek do obcinania kabla naprawdę jest niezła. To nie jest taka, wiecie, chińszczyzna za 2 zł. Faktycznie wykonanie tego jest całkiem niezłe. To dostajemy w zestawie. No i oczywiście sama drukarka. Teraz chwilkę powiem o budowie. Jeżeli chodzi o budowę, jak widzicie, w odróżnieniu od Endera, system zarządzania drukarką, czyli ten cały, nie wiem jak to się mówi, centrum dowodzenia drukarką 3D jest osobno. Ma to swoje wady i ma to swoje zalety niestety. Wadą tego jest to, że mamy całą plątaninę kabli. I tutaj by się przydało lepsze zarządzanie kablami. Co prawda dostajemy te trytytki, ale one niestety nie za wiele pomagają. Także tych kabli mamy naprawdę dużo. W Enderze było to rozwiązane troszkę bardziej elegancko, ponieważ ten zasilacz wkładało się tutaj z boku, czy tam z drugiej strony. No i on sobie tam funkcjonował, nie było tych kabli wszystkich. A tutaj no niestety musimy uzbroić się w cierpliwość, jeżeli chcemy jakoś te kable sobie tutaj logicznie porozkładać. Ja muszę przyznać, że mi się nie udało, chociaż próbowałem. Także, no cóż, samo to urządzenie posiada tutaj ekran dotykowy, bardzo responsywny. I to jest w mojej opinii lepsze niż na Enderze. W Enderze było takie ten ekran i to zarządzanie było takie bardzo surowe. Tutaj mamy jakąś tam prostą graficzkę, która ekran dotykowy, także bardzo szybko wszystko można dostać się do każdej funkcji menu i to muszę przyznać, że mi się bardzo podobało i wyglądało, na pewno wygląda lepiej niż w Enderze, tak? Jeżeli chodzi o samo zarządzanie drukarką. W tym też urządzeniu tutaj z boku mamy czytnik kart SD, microSD. I to też jest średnio dobre rozwiązanie, bo jest to z boku. Lepiej by było, jakby było gdzieś tutaj z przodu, z boku. Nie jest to oczywiście problem, ale jeżeli gdzieś postawicie przy ścianie, to zawsze trzeba to jednak odsuwać, żeby tą kartę włożyć. Jakie są zalety tego, że jest to jest osobno? Zalety są takie, że teoretycznie możecie sobie to na przykład wstawić pod stół, na stole postawić sobie tylko i wyłącznie ten system do zarządzania drukarką i to sobie tam drukuje. Dlaczego mówię teoretycznie? Bo niestety Gearbest troszkę poskąpił z kablami i niektóre kable są mocno napięte, są dokładnie takiej długości, żeby wpasować i nie było ani tam 5 cm więcej. To jest w mojej opinii troszkę też problem Alphawise'a, że te kable są naprawdę miejscami mocno napięte i mogłyby być troszkę dłuższe, żeby sobie gdzieś to na przykład schować pod stół, a to sobie postawić. Oczywiście nie ma problemu, żeby sobie te kable zmienić, dokupić, dosztukować, jakkolwiek zwał i korzystać z niej w taki sposób, w jaki mówię. Tak jak mówiłem, sama powierzchnia drukująca 40×40 cm i tutaj też jest lepiej to wykonane niż w Enderze, ponieważ ta
powierzchnia tutaj to jest szkło, na niej jest naniesiony taki specjalny, nie wiem co to jest, plastik, czy nie wiem co to jest, jakiś taki materiał. Tak jak mówiłem przy Enderze, fajnie jednak posiadać tą szklaną powierzchnię, szczególnie jeżeli chcemy drukować na filamencie PETG, na pewno lepiej się nadaje niż ta standardowy plastik, który był na Enderze. Tutaj mamy już w zestawie tą szklaną podkładkę. Z racji, że podkładka jest dosyć duża, nagrzewanie trwa trochę dłużej niż w Enderze. Sama powierzchnia, na której się drukuje, można ją rozgrzać do 100 stopni Celsjusza. Przy wydruku, kiedy wrzucamy coś i zaczynamy drukować bez tak zwanego prehitu, czyli bez podgrzewania, no to rozgrzewanie trwa około 4-5 minut. Dosyć dużo, ale tak jak mówię, powierzchnia, którą trzeba nagrzać, jest po prostu troszkę większa niż w Enderze, dlatego trwa to troszkę dłużej. Jeżeli chodzi o samą budowę drukarki, wykorzystuje ona ten system Bowdena, czyli filament idzie do tutaj tego urządzenia, następnie stąd przenosi się taką białą rurką do ekstrudera. Niektórzy mówią, że lepiej, inni mówią, że lepsze jest bezpośrednie dostarczanie filamentu do ekstrudera. Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie miałem drukarki, która bezpośrednio działa na zasadzie, że bezpośrednio jest ten filament wrzucony do ekstrudera, także nie wiem, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej. Całość oczywiście porusza się na gumowych kółkach po osi Z, po osi X i po osi Y. Na dole mamy też specjalne kółka. Jeżeli chodzi o poziomowanie powierzchni, na której drukujemy, no jest to niestety znowu kółeczka, cztery kółeczka, gdzie musimy wypoziomować drukarkę pod kątem do odpowiedniej wysokości. Jest to oczywiście znów wysokość, podobnie jak w Enderze, 1/10 mm, także trik z kartką, podkładamy kartkę pod głowicę, nadal działa i w taki sposób trzeba to poziomować. Ponieważ to łóżko, czy też ta powierzchnia, na której jest drukowana, jest dosyć duża, AlphaWise zachęca, w zasadzie może powinno się poziomować tą powierzchnię w 5 miejscach, czyli w 4 miejscach na bokach i jeszcze jest jedno na środku, gdzie możemy też wypoziomować odpowiednio głowicę. Oczywiście w zależności od tego, jak duży jest model, bo jeżeli model jest dosyć mały, on będzie się drukował gdzieś tutaj w tym miejscu, no ale jeżeli model jest dosyć spory, no to jednak wymagane by było to, żeby ta powierzchnia była dobrze wypoziomowana, bo inaczej no to mogą się zdarzyć tutaj różne dziwne rzeczy. Cała ta konstrukcja jest wykonana z aluminium i to jest, powiem Wam, no mega sztywne. Tutaj nic nie ma prawa latać. Jest to naprawdę wykonane, pod kątem wykonania jest to naprawdę dobrze wykonane. Wszystko bez najmniejszych problemów pasuje do siebie podczas skręcania i jest naprawdę sztywne. Cała ta konstrukcja jest naprawdę sztywna. To, co się akurat trzęsie, to mój stół, a nie sama drukarka. No jest ona też dosyć ciężka i waga to około 15 kg, także jest kawałek. Dorzucimy jeszcze do tego rolkę filamentu i ta waga zaczyna troszkę jednak już sporo wynosić. Natomiast no, na pewno przy takiej konstrukcji, przy takiej wielkości jest to na tyle wykonane, że dobrze wykonane, że to się nie trzęsie, nie rusza. To wszystko jest, nie ma prawa w żaden sposób jakoś drgać, także pod tym kątem jest to naprawdę, muszę przyznać, że Gearbest się przyłożył do tematu i wykonał to naprawdę, naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o głowicę drukującą, ma ona średnicę 0,4 mm, czyli można powiedzieć standard. Jeżeli chodzi o wysokość warstwy, jest to od 1,1 mm do 0,4 mm. Oczywiście najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy ta warstwa jest jednak 1,1 mm, ale oczywiście trwa to troszkę dłużej. Oprócz tego Gearbest wyposażył w drukarkę w dwa fajne feature'y. Pierwszy to jest czujnik braku filamentu. W momencie, kiedy drukujemy i filamentu zabraknie, pojawi nam się informacja na wyświetlaczu, że filament się skończył. Głowica zapamięta ostatnie miejsce, w którym drukowała. Wymieniamy filament, naciskamy guzik i drukowanie zostaje wznowione. Drugą fajną funkcją jest zabezpieczenie przed, znaczy może nie zabezpieczenie, ale no tak, zabezpieczenie przed utratą prądu. W momencie, kiedy
zasilanie nam siądzie, wyłączą prąd, wywali korki, ponownie głowica zapamiętuje, w którym miejscu, czy też drukarka zapamiętuje, w którym miejscu ostatnio było drukowane. Kiedy prąd zostanie wznowiony, drukarka automatycznie wznowi wydruk. I to jest ogólnie spoko, bo Ender nie posiadał tych funkcji, więc w momencie, kiedy na przykład wywaliło Wam korki, a model był zrobiony w 60%, no to niestety trzeba było zacząć od nowa. Także tutaj pod tym kątem widać, że Gearbest poszedł troszkę krok dalej i przygotował tą drukarkę pod taki właśnie, pod takie wypadki, powiedzmy, wypadki losowe, jeżeli chodzi. Okej, co jeszcze miałem patrzeć? Mam tutaj taką ściągę, wiecie, na kartce i patrzę, bo żebym wiedział o wszystkim, co mam powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakość wydruku, bo to jest chyba najważniejsze w tych drukarkach, w mojej opinii wygląda to o wiele lepiej niż na Enderze. Jedną z fajniejszych wydruków, które zdrukowałem ostatnio, jest taka niewielka czaszka, jest to w zasadzie doniczka, robiłem ją dla Marioli i powiem Wam, że wydruk jest absolutnie fenomenalny. Mariola troszkę oczyściła ze środka tutaj tą, bo były takie troszkę wąsy, ale sam wydruk tej czaszki jest no fenomenalny, słuchajcie, wygląda to naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o standardowe wydruki, czyli tą klasyczną udeczkę, widać różnicę względem Endera. Przykładowo powierzchnie płaskie w udeczce drukowanej na Enderze, ta powierzchnia płaska ma prześwity. Tutaj czegoś takiego nie ma. Najlepsze jest to, że tą udeczkę zacząłem drukować w zasadzie, tylko wypoziomowałem powierzchnię i już zacząłem drukować. Bez jakichś tam ustawień, cudów, chciałem wydrukować ją dokładnie tak, załadować filament i zobaczyć, jak się wydrukuje na ustawieniach, że tak powiem, standardowych. I muszę przyznać, że wydruk jest naprawdę bardzo dobry, w mojej opinii lepszy niż Endera. Postaram się Wam to pokazać na zbliżeniach, ale faktycznie na przykład elementy okrągłe lepiej wyszły na Alphawise, na Genderze. Przypominają miejscami jajko. Jeżeli chodzi o elementy wiszące, czyli to, gdzie drukarka drukuje pewien fragment w powietrzu, zbliżone do Endera pod tym kątem jednak, muszę przyznać. Natomiast ilość detali wydaje mi się, że jest większa na Alphawise niż na Enderze. Okej, postawię sobie tutaj. Jeżeli chodzi o drukowanie innych rzeczy, drukowałem sobie takie logo na takim kółku, że tak powiem. Ponownie jest to tutaj duża, dosyć spora, płaska powierzchnia i ponownie muszę przyznać, że wydruk wyszedł naprawdę spoko. Ma on tutaj jeszcze, nie jest on oczyszczony, zostawiłem to specjalnie, żeby Wam pokazać, jak wygląda nieoczyszczony wydruk, jakie są czasami, pojawiają się tutaj problemy, które potem trzeba ręcznie oczyścić. Jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane wydruki, ponieważ przy recenzji poprzedniej drukarki pytaliście, żeby coś wydrukować, jakieś modele, które są z Thingiverse'a i postanowiłem też tak zrobić. Mam tutaj dwa modele. Pierwszy to jest Groot, a drugi to jest po piersie Diablo. Dwa modele, które każdy chyba drukował się po 9 godzin, także dosyć długo. Różnica jest w filamencie i tutaj pragnę chwilę powiedzieć, to nie jest odnośnie tutaj ten element, to nie odnosi się zupełnie do drukarki, tylko do filamentu. Ten był drukowany na tym moim niebieskim, natomiast ten na czarnym. Różnica jest taka, że ten czarny filament, znaczy jest różnica ogólnie w zależności od tego, jaki kupicie ten filament. Nie warto na tym oszczędzać, warto wydać parę groszy więcej, kupić lepszy filament. Ten czarny filament w mojej opinii jest troszkę gorszej jakości i moment za bardzo się nagrzewa i stawał się za bardzo lepki. Oczywiście mówimy o standardowych ustawieniach drukarki, czyli drukowanie na presecie dla filamentu PLA i niestety pozostawił tutaj dużo baboli. Ja też zostawiłem Wam te babole, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. To też zobaczycie sobie na zbliżeniach. W kwestii Diablo model jest naprawdę bardzo fajny. Problem z tego typu modelami jest taki, że drukarki nie drukują w powietrzu, więc trzeba robić takie specjalne podpory. Niestety te podpory potem trzeba ręcznie usunąć i one bardzo często niszczą sam model, ponieważ no, są one dosyć twarde. Trzeba użyć sporej siły i tu widzę, że Diablo dostało wyłamane ucho, ma, tego pewnie nie widać. I niestety pozostają też takie brzydkie,
ciężko mi powiedzieć, zadziory, myślę, że to jest najlepsze określenie. Oczywiście można to w pewien sposób ładnie wygładzić, natomiast początkowym drukarzom mocno bym odradzał zgrywanie najlepszych modeli fantastycznych z Thingiverse'a, bo większość tych modeli jest nieprzygotowana niestety do druku. Ludzie wrzucają modele, zrobią fajny model na ZBrushu, wrzucają, bo myślą, że to ludzie będą to drukować, a wiele z tych modeli niestety jest niemożliwych do wydrukowania, bądź potrzeba zrobić tyle podpór, że potem oczyszczenie tego modelu w zasadzie może być niemożliwe. Także tutaj uprzedzam. Ostatnią fajną rzeczą, którą zrobiłem, jest to projekt mojego autorstwa, który możecie sobie ściągnąć z Thingiverse. Jest to podstawka podnosząca Xboxa. Takiego typu podstawki do PlayStation było od dawna. Zapewniają one po prostu przepływ powietrza pod konsolą. I ja zaprojektowałem właśnie coś takiego do Xbox One X. Cztery różne podkładki, które podstawiamy, wstawiamy w cztery rogi konsoli Xbox One X. Do One'a nie pasuje, do X'a tylko pasuje i podnoszą nam te kilka centymetrów do góry. Możecie ściągnąć sobie ten projekt z Thingiverse'a, link macie w opisie. Tutaj jest jeszcze druga wersja, to jest taki, można powiedzieć, alfa, z którego nie byłem do końca zadowolony, ponieważ to rozwiązanie nie miało tego zaczepu, przez co konsola po prostu jeździła i łatwo mogła spaść z zaczepu, natomiast tutaj na tym trzyma się bardzo, bardzo ładnie. Okej, okay, ale co z dużymi wydrukami? Dlaczego nie pokażesz nam dużego wydruku? Jest tutaj kilka związanych z tym problemów. Pierwszy problem jest taki, że niestety nie jestem w stanie włączyć drukarki na kilka dni, żeby ona non-stop działała i drukowała, ponieważ samo to drukowanie odbywa się w domu, a dźwięk, który wydaje drukarka, jest dość irytujący i podejrzewam, że po 6-7 godzinach ciągłego słuchania w nocy Mariola wystawiłaby mnie z tą drukarką za drzwi. Ale spokojnie, będzie do tego filmu suplement. Będziemy drukować większe rzeczy razem ze szwagrem. On po prostu ma miejsce, gdzie tą drukarkę można postawić, gdzie ona może pracować kilka dni z rzędu bez przestanku. I zrobimy jeden mega duży model, który będę chciał Wam pokazać, ale to będzie w suplemencie do tego materiału i spokojnie. Duży model się pojawi, chwilkę później, z racji tego, że cały ten model, jak żeśmy wyliczali, będzie się drukował około 12 dni. On się składa, co prawda, z kilku elementów, ale 12 dni, także bardzo długo. No i ja niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby przez 12 dni drukarka mi działała non-stop, bo bym chyba też dostał świra. Głośność drukarki nie jest duża, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli masz mieszkanie tam 60 kilka metrów, no to staje się to niestety dość irytujące, bo słyszysz to cały czas i strasznie ci się to w czachy po prostu wrzyna i po jakimś czasie mocno irytuje. Także jeżeli chodzi o duże modele, spokojnie. Pojawi się bardzo duży model, bardzo fajny model. Mocno się tym jaramy z szwagrem, także będę chciał Wam też ten model tutaj pokazać. Ach, nie powiedziałem jeszcze, do jakiej temperatury głowica się rozgrzewa. Do 250 stopni Celsjusza, także jeżeli chcemy drukować na filamencie PETG, mamy już tutaj przystosowaną tą drukarkę. W wenderze było troszkę inaczej, bo trzeba było to podłoże jednak mieć szklane. Tutaj mamy odpowiednie podłoże. Głowica się rozgrzewa do odpowiedniej temperatury, także można śmiało drukować na PETG. Mała jeszcze tutaj informacja, widać, że GearBest słucha użytkowników AlphaWise i wprowadzają cały czas jakieś tam zmiany. Jeżeli nie w firmware'ze, to na przykład na pewno niedawno, dlaczego sądzę, że niedawno, zaraz powiem, pojawiła się też tutaj dysza pod wentylatorem, która bezpośrednio to powietrze przenosi tutaj na głowicę ekstrudera. Dlaczego GearBest wprowadził to niedawno? Bo ta głowica też jest wydrukowana. Ona była już w momencie, kiedy dostałem tą drukarkę, ona była w komplecie, ale jest ona wydrukowana. Także widać, że GearBest stara się cały czas ulepszać tą drukarkę, dodawać jakieś nowe elementy, które będą po prostu sprawiały, że użytkowanie tej drukarki będzie jeszcze przyjemniejsze. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy, nie miałem z nią żadnych problemów. Wszystko drukowało się tak, jak powinno. Nie zdarzyło mi się, że powstał tak zwany makaron, czyli zaczęło się tam coś zwijać. Nie, nie. Tego typu rzeczy się nie zdarzyły. Na pewno podłoże bardzo dobrze trzyma drukowany obiekt, aczkolwiek muszę przyznać, że przy dużych powierzchniach, tak jak na przykład to, może być problem, żeby je odlepić, bo faktycznie dosyć mocno się to przylega. No i wtedy oczywiście możemy użyć szpachelki,
aby to odlepić, ale tak jak mówię, przy takich dużych elementach jest to dosyć trudne. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę tej drukarki, w mojej opinii jest to lepsza drukarka niż Ender, ale zawsze musi być jakieś ale. Przede wszystkim musicie się zastanowić, czy macie miejsce, żeby tego kloca postawić. Ta drukarka jest naprawdę duża i w porównaniu do Endera, no, który zajmował, nie wiem, tyle gdzieś, no to jednak zajmuje sporo miejsca. W mojej opinii to, co, nad czym można by było popracować, to zdecydowanie zarządzanie kablami. Ten element, który jest osobny, jest ok, ale faktycznie nawet można by było może zrobić opcjonalnie, że można sobie to na przykład tutaj dostawić i kilka tych kabli ewentualnie skasować. Przydałyby się troszkę dłuższe kable, szczególnie odpowiadające za ruch ekstrudera w osiach na przykład Z i w osiach na przykład Y i w zasadzie w X też, przydałoby się dłuższe kable. Natomiast pod tym kątem, jeżeli chodzi o samo użytkowanie drukarki, naprawdę mogę polecić, bardzo fajnie się na tym drukuje i wydaje mi się, że też jest troszkę bardziej przygotowana, taka można powiedzieć troszkę bardziej idiotoodporna, jeżeli chodzi o drukowanie dla początkujących drukarzy. To nie jest też profesjonalna drukarka, to wciąż jest drukarka taka można powiedzieć hobbystyczna, ale zapewniająca naprawdę dużo większe o wiele możliwości niż Ender. Szczególnie przy tym, że możemy te modele naprawdę drukować duże, co pojawi się tam w jakimś filmie za jakiś czas, kiedy ze szwagrem już ogarniemy sobie ten temat. Podoba mi się to, że jest ten czytelny ekran dotykowy o wiele lepiej niż tamte cyferki i numerki na Enderze w kolorze niebieskim. Tutaj faktycznie fajnie zostało to rozwiązane. Jeżeli chodzi o szybkość druku, no tutaj to niestety to jest podobnie jak w Enderze, także nie jest szybciej, nie jest wolniej, jest ogólnie tak samo. Nic tutaj niestety nie mogę na to poradzić. Ok, jeżeli jesteście zainteresowani tą drukarką, odsyłam Was na stronę Gearbestu, jest link w opisie. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, macie link przez Łowcy Chin, którzy dorzucają Wam swoją zniżkę do tego sprzętu, a jeszcze dodatkowo, jeżeli przy kupnie użyjecie kuponu Energik88, chyba to jest też w opisie, dostaniecie jeszcze dodatkową zniżkę na ten sprzęt. Na tą chwilę, o ile dobrze pamiętam, drukarka kosztuje $379. Jest to chyba najniższa cena, jaka była. Więcej niż Ender, ale tak jak mówię, no tutaj ta cena jest w mojej opinii uzasadniona wielkością i tymi wszystkimi feature'ami, które Gearbest zamieścił, między innymi te czujnik braku filamentu, czy chociażby ochrona przed brakiem zasilania. Na pewno jest to bardziej profesjonalna drukarka niż Ender, można więcej, ładniej i naprawdę te niektóre wydruki, szczególnie na przykład ta czaszka, powiem Wam, że jestem zachwycony, jak to wyszło, naprawdę wyszło to niesamowicie dobrze i nie spodziewałem się aż takiej jakości wydruku za, powiedzmy, na drukarce domowej, która jest do użytku domowego, naprawdę wydrukowało się to świetnie. Mariola też mówi, że bardzo jej się to podoba, ona tutaj coś będzie jeszcze z tym malowała, cuda robiła, także kiedy powstanie już gotowy projekt Marioli, czaszki, też nie umieszkam Wam go pokazać. Ok, tak wygląda Alphawise U20+. Dziękuję firmie łowcychin.pl za dostarczenie tego fantastycznego sprzętu do testów. No i cóż, w kwestii kupna, nie kupna, zostawiam to Wam, Wasza decyzja. Jeżeli szukacie drukarki, warto zastanowić się nad Alphawise'em, bo w tej cenie myślę, że nic lepszego raczej nie znajdziecie. Myślę, że jest to naprawdę fajny deal, szczególnie, że ta drukarka umożliwia naprawdę duże wydruki, co też nie jest bez znaczenia. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.